Cześć, witajcie moi kochani w nas kolejnym unboxingu. Dzisiaj będzie to unboxing edycji kolekcjonerskiej gry Tom Clancy's Ghost Recon Phantoms. Jest to gra online, która też ma edycję swoją kolekcjonerską, tak samo jak na przykład Defiance. I tak to wygląda z przodu, fajnie to zrobili. Bok, tył pokazuje jaką mam zawartość, drugi bok i dół i góra. Więc ja już zacznę to otwierać. To było tak oparte wcześniej o ścianę, bo ta folia jest taka trochę głupia, że wyginała do tyłu strasznie tego. No te pudełko i ono nie mogło stać w linii pionowej. Więc musiałem je oprzeć, no ale to i tak na chwilę opierałem. No i tu mam piękne, bardzo wszystkie pudełko wyjęte. Zdejmę to takie coś, co było tu podstawkę jakby. I tak to wygląda bez tego. Tak o, napis jest tu Ghost Recon, który widzicie tu, tył taki i można to otwierać. I pierwszą rzeczą jest artbook, który wygląda tak. Dobrze pokazałem, tak. Tak z boku i tak z tyłu. Ile ma stron? Jeżeli liczą, to wam powiem. Nie liczą stron, ale trochę ich jest. Takie ma arty. Ten po prawej jest zawalisty. No w ogóle ta gra jest fajna, nie? Też w nią być. Znaczy na początku jeszcze jak ona dopiero wychodziła, jeszcze jak była w tej, ale te króliki jak były jeszcze w fazie chyba tam bety czy alfy, to ja już w to grałem. No i się bardzo wciągłem w tą grę. Też będą jakieś odcinki pewnie. No i niech będzie. Czyli artbook standardowy jak do edycji kolekcjonerskiej. No i kolejna rzecz to pudełko fajne z grą. Takie. Tak wygląda bok. Tak tył. Jest napisane, co jest w edycji kolekcjonerskiej w ogóle z tyłu. Nie wiem na jakiego paczka, no ale... Tam mi zrobili fajną grę. Taka, wiecie, edycja nie jest za bogata jak do Defiance na przykład zrobili, gdzie figurkę, która stoi, która była i stoi u mnie na górze. No tam. No ale też fajna edycja. No i w środku otwórz, zobacz czy nie ma kodów. Na razie nie ma, jest płytka, są kody na 30 dni, 50% expa, boost, 70 razy granat, 40 więcej miejsc w plecaku, 20 specjalnych naboi do magnum i 18 pistoletów i jeszcze tego 6 technologii, takich jak regeneracja życia, lepszy armor, wykrycie strzałów, wykrycie czujnik taki jakby, regeneracja amunicji i regeneracja tych rzeczy, które mamy przy sobie, tych mocy. Więc bardzo fajne takie. Znaczy dla takich, którzy zaczynają, fajnie to może pomóc. No i tak to by wyglądała ta edycja. Myślę, że wam się oczywiście unboxing spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę i komentarz. Zapraszam was do innych serii. Mówi dla was Max, pozdrawiam was bardzo serdecznie i na razie.